Jesteśmy chyba jedynym narodem, który 15 sierpnia, dzisiejszą datę, dzisiejszą uroczystość tak bardzo łączy z walką. No bo to właśnie w tym dniu dokonała się rzecz niemożliwa. Wojska polskie pokonały wojska bolszewickie w walce, która nie miała żadnej możliwości powodzenia. I tak dzisiaj rano sobie wstałem i myślałem sobie o tym, co ludzi pchnęło, żołnierzy, dowódców, do tego, żeby walczyć. Przecież to było niemożliwe. Niemożliwe. A jednak, jako wojsko, jako naród, wyszliśmy z tego obronną ręką. I czytając dzisiejszy fragment z Apokalipsy świętego Jana, pomyślałem sobie właśnie o tym, że z jednej strony Apokalipsa pokazuje nam niewiastę, która jest ciężarna, a z drugiej strony wielkiego, ogromnego smoka, który ma 7 głów, na głowach 7 diademów, który ma 10 rogów. To jest taki kontrast, który już na pierwszy rzut oka staje się dla nas niemożliwy. Ta niewiasta, moglibyśmy sobie powiedzieć, dopowiedzieć, nie ma żadnych szans. I zanim powiem, co sobie wymyśliłem dzisiejszego dnia, to chciałem wam zwrócić uwagę na to właśnie, co zrobiła Maryja w życiu. Bo to, co stało się w Polsce, to, co mamy w Apokalipsie świętego Jana i to, co wydarzyło się w życiu Maryi, można by dać pod wspólny mianownik. Zobaczcie, życie Maryi nie było usłane różami. Maryja musiała tak jakby w swoim życiu, przez całe swoje życie tak naprawdę, stoczyć ogromną ilość walk. Walk z ludźmi i walk z samą sobą. Bo zobaczcie, nawet to, co dzisiaj jest opisane w Ewangelii. Maryja wybiera się do Elżbiety, do swojej krewnej. Ale wcześniej dokonało się zwiastowanie. Mamy małą dziewczynkę, która walczy z sobą, czy uwierzyć temu, który przyszedł do niej. Czy uwierzyć Archaniołowi Gabrielowi, czy powiedzieć tak. Troszkę Ewangelista nam daje przedsmak tego, co Maryja czuła w środku, że zastanawiała się. To zastanawianie się Maryi to jest taka walka z sobą. Co odpowiedzieć, tak albo nie? Nie ma innej możliwości, tak albo nie. Kiedy Maryja wyrusza do Elżbiety, musi pokonać kilka dni drogi, kilkadziesiąt kilometrów, to jest walka z tym, czy ja w ogóle tam dotrę. Czy nic mi się nie stanie? Muszę przełamać pewne lęki. To nie jest tak jak dzisiaj, że wsiadam w autobus i sobie jadę i można małe dziecko wysłać nad morze i nie ma problemu. To była piesza droga małej dziewczynki 12-letniej do swojej krewnej. Na pewno było wiele lęku, czy mam wyruszyć? Czy to wszystko będzie bezpieczne? To była walka Maryi, taka wewnętrzna o godność. Kiedy ludzie pokazywali na nią i wytykali ją palcami, bo uważali, że Jezus to nieślubne dziecko. I może się Maryja nic nie odzywała na ten temat, ale na pewno było jej w środku przykro. Na pewno musiała walczyć sama z sobą o godność. Musiała walczyć o bezpieczeństwo, kiedy razem z Józefem uciekała do Egiptu. Kiedy Herod czyhał na życie jej dziecka. To też nie była łatwa podróż do obcego kraju. Po to właśnie, żeby ratować siebie, ratować swojego męża i ratować swoje ukochane dziecko. To jest walka, wewnętrzna walka o zrozumienie pochodzenia Jezusa. W momencie, kiedy Jezus gubi się w świątyni, Maryja tak naprawdę rozkłada ręce i nie wie, co się dzieje. Jezus jej tłumaczy, czy nie powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. To też była wewnętrzna walka Maryi, żeby zrozumieć, jaka jest prawdziwa misja Jezusa Chrystusa, która właśnie w tym momencie się zaczynała. To jest walka, słuchajcie, o dobre imię swoich przyjaciół, kiedy zabrakło wina na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy usłyszała może takie cierpkie słowa, które wypowiedział Jezus, czy to jest jej sprawa, że zabrakło wina. Dlaczego ona w ogóle mu zwraca uwagę, że coś powinien zrobić? To jest, słuchajcie, walka o zrozumienie misji Jezusa. Jest takie przykre wydarzenie, kiedy Maryja przychodzi
pod jakiś dom, gdzie Jezus naucza, bo jej mówią, że chyba odszedł od zmysłów i chciała z nim porozmawiać, chciała zobaczyć, co się dzieje, a Jezus nie wyszedł. I pokazał na ludzi, że jeśli słuchacie Słowa Bożego, to jesteście mi matką, siostrami i braćmi. To musiało być bardzo przykre dla niej i to też musiała być taka wewnętrzna walka właśnie o to, żeby zrozumieć, jaka jest ta prawdziwa misja Jezusa. To jest walka, wewnętrzna walka, kiedy ją wytykali palcami na drodze krzyżowej, kiedy pokazywali, to jest matka tego złoczyńcy. To jest matka tego, który umrze bardzo haniebną śmiercią. Ona musiała to wszystko przyjmować i walczyć w swoim sercu. To jest walka z bliskimi, to chyba taka jedna z najgorszych walk. Musiała walczyć też tak na słowa prawdopodobnie z apostołami, którzy twierdzili, że nie zmartwychwstanie. Z uczniami Jezusa, którzy twierdzili, że nie zmartwychwstanie. Że nie ma takiej możliwości wtedy, kiedy złożyli Jezusa do grobu. I w końcu walka z tymi wszystkimi, to właśnie prawdopodobnie trwało do końca jej życia, nawet i pewnie bliskimi, którzy twierdzili, że Jezus nie zmartwychwstał. Że Jezus nie zmartwychwstał. I ona musiała to tłumaczyć, że zmartwychwstał. I to też była, moi drodzy, walka. I wiecie, dlaczego Maryja wyszła z tych wszystkich potyczek wewnętrznych i zewnętrznych jako wygrana? Bo miała właśnie ten jeden mianownik, który wszystko to podkreśla. Nadzieję. Nadzieję. Każda z tych walk była wygrana. Dlaczego? Dlatego, że ona uwierzyła. Tak jak mówi dzisiaj Elżbieta, że uwierzyła w słowa, które są wypowiedziane od Pana. I teraz zobaczcie, ta sama nadzieja prowadziła nasz naród polski. Nie tylko w 1920 roku, ale przez całe lata. Że jesteśmy w stanie wygrać. Dlaczego? Dlatego, że mamy Boga jako obrońcę. I dzisiaj, jeśli przychodzicie tutaj do świątyni, to musicie tak jak Maryja, tak jak nasi przodkowie, jak nasi wielcy żołnierze, po prostu mieć ten mianownik w swoim życiu, mieć nadzieję. Ile razy słyszymy jako księża, że proszę księdza, nie mam nadziei. Już wszystko się w moim życiu posypało, już się nic nie da zrobić. To wtedy przychodzi smutek, rozgoryczenie, depresja i nic się, naprawdę nic się nie da zrobić, bo nawet zamykamy Panu Bogu możliwość działania. A nam potrzeba tej nadziei, kiedy jest najbardziej źle, wtedy musimy stanąć do walki. Musimy stanąć do walki przede wszystkim właśnie z samym sobą, żeby wygrać ze swoimi własnymi myślami. Musimy niejednokrotnie stanąć do walki z drugim człowiekiem, który w jakiś sposób mnie prześladuje. Ale wszędzie, właśnie wszędzie mieć nadzieję, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim poradzi, jeśli ja Mu zaufam. Jeśli ja patrzę w stronę nieba, jeśli ja patrzę w stronę mojego zbawienia, to wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Bo Pan Bóg tak mnie poprowadzi, że będę potem zbierał te niebieskie laury w niebie. Ale do tego właśnie potrzeba nam nadziei. Pomyślcie sobie dzisiaj o jakiejś jednej rzeczy, jednej, nie 10 tysiącach, jednej. Gdzie tracę nadzieję? Gdzie nie mam tej nadziei? Gdzie toczyłem wewnętrzną albo zewnętrzną walkę i przegrałem? Albo mi się wydaje, że przegrałem. Może dzisiaj warto by to złożyć Bogu, powiedzieć, mam siłę, mam moc, jestem w stanie podjąć tą walkę jeszcze raz. Właśnie po to, żeby być zbawionym, po to, żeby poprawić niektóre rzeczy, po to, żeby się nawrócić. Amen.